Siema widzowej, z strony Kozielski. Jako iż hajsik ostatnio się nie zgadza i nie mam za co żyć, to postanowiłem włamać się do Damiana i coś tam potwierać. Także na pierwszy ogień polecimy sobie na grubo, póki jeszcze się nie zorientował, że mam jego konto. Więc spróbuję trochę ze świątecznym klimatem, zobaczymy co tam dla nas ma worek Mikołaja. Na przykład tutaj widziałem, że jest na stronce albo świąteczne kule. Do wydania na koncie jest prawie tysiaczek, więc myślę, że coś fajnego otworzymy. Póki jeszcze się nie skafnę, że właśnie będę mu wydał hajs. Więc dobra, polecimy sobie z workiem Mikołaja na sam początek. Otworzymy na razie jeden, zobaczymy co tam dropnie. To bardzo fajne skiny. Jest i koska, co? Ale koska dropnęła na pierwszy item, co jest? Dobra, chyba będzie profit, widzowie. Dobra, widzowie, pierwsza skrzynka giga na plus. Sprzedajemy koskę, będziemy mieli więcej skrzynek do otwierania. Za tą koskę chyba otworzymy sobie na koniec chyba więcej worków Mikołaja, tak mi się wydaje. Jeszcze na koniec wrócimy do tych worków Mikołaja. Może teraz otworzymy sobie... Dobra, teraz otworzymy sobie wesołego elfa 760, nie jest to dużo, więc otworzymy go... Myślę, że 3 razy może, zobaczymy co tam nam dropnie dzisiaj. Dobra, otwieramy elfa, zobaczymy co ma dla nas elf. Coś ciekawego. No, elf się nie popisał, raczej średnio. Sprzedajemy wszystkie skinki. Teraz otworzymy sobie jeszcze... Może też 3 razy bałwana otworzymy. Zobaczymy co tam bałwan, to jest bałwan w ogóle z elfami, tego nie widziałem. 19 zł za jedną skrzyneczkę. 59 zł, dobra, lecimy, zobaczymy co tam będzie w bałwanie się działo. No, nie jest chyba najgorzej w sumie. No jesteśmy lekutko na profit, praktycznie wyszliśmy na zero z tej skrzynki. Trochę afka tutaj i glock. Jeszcze otworzymy sobie świąteczną kulę, ale to może otworzymy tego więcej, widziałem, że są mega tanie. Myślę, że może jakiś profit z tego wylecieć. Otwórzmy kulę, gdzie mamy kulę? Świąteczna kula. Otwieramy kulę, 3,50. Ile jest maksymalnie do otwarcia? 5, dobra, otworzymy sobie dwa razy po 5 skrzyneczek. Będzie profit. No nie za bardzo chyba. Niestety ta skrzynka na minus, ale po tej kostce co wdropnęliśmy w pierwszej skrzynce, myślę, że jesteśmy tak na plus w tym odcinku. Możemy wypłacić sobie coś fajnego na koniec. Teraz będziemy na plus, no niestety też nie. No ta skrzynka jest, niestety nie jest ona zbyt fartowna. W ogóle 9 koła skarpy Damian ma. Dobra, widzowie, widzę, że to jest świąteczny event, to może odśnieżymy sobie parę prezentów. Idziemy na świąteczny event. Zaśnieżone prezenty. 9 koła skarpet do wydania. Zobaczymy, co nam dropnie. Tworzymy po 3 na razie. W ogóle itemy od razu trafiają do naszego ekwipunku, więc to akurat jest bardzo fajnie zrobione. Dobra. Pokażę wam na końcu, widzowie, że naprawdę item od razu są w ekwipunku, więc to jest giga fajnie zrobione. 200 tylko skarpet za jedno odśnieżenie. Mamy 9 koła, więc nie wiem, myślę tak z 2-3 razy może odśnieżymy sobie magazyn. To jest cały magazyn do odśnieżenia. Sprawdzimy. No na razie nie jest źle. Całkiem okej te itemy są, biorąc pod uwagę, że tylko 200 skarpet to kosztuje. Jakieś galilki. Coś, widzowie, rzucimy wam... Na giveaway'a może. Dobra, jeszcze raz odśnieżymy sobie magazyn. 200. 5-7, ale 5-7 dropło od razu, 3. Jakieś awki MK. Miałem tą MK kiedyś, fajna całkiem. To już nie jest w sumie droga. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie lubię klimat świąt. A propos świąt, to 23 grudnia nie zapomnijcie o 12-godzinnym live'ie przedłużanym, bo będą naprawdę fajne skinki do wygrania, więc jak macie chwilę, to podajcie. Jak chcecie wygrać
fajne skinki, zgarnąć coś dla siebie. 12-godzinny stream, także polecam, możecie wbić. Fajne nagrody będą, już sprawdzałem sam, że naprawdę... No Damian się postarał z tymi nagrodami, jest spora pula do wygrania. Teraz wejdziemy sobie w ekwipunek, zobacz, pokażę wam, że naprawdę... Naprawdę to wszystko trafia do naszego ekwipunku. Dobra widzowie, jak widzicie, itemy z naszych... z naszego odśnieżania skrzynek właśnie trafiły do naszego ekwipunku. Pozaznaczamy sobie je, zobaczymy, czy wyszliśmy na plus w tym odśnieżaniu. Ogólnie, jak mogliście zobaczyć, Damian ma tam ciekawą M-kę. Co by na to, żebyśmy rozdali sobie taką M-kę, co? Damian jeszcze o tym nie wie, ale mam dla was giveawaya na M-kę pogromce. Jedyne, co musicie zrobić, to zjechać tam na dole do opisu, dać mi suba, odpalić reflinka, zostawić łapkę pod tym filmem i napisać komentarz Kozielski lepszy od Damiana. Oczywiście komentarz bardzo trafny. Jeżeli to zrobicie, to w środę na streamku u Damiana będzie losowanie właśnie tej M-eczki pogromcy. Także no, będzie bardzo fajna M-eczka do wygrania. Nie dziękujcie. Tutaj kwota wynosi to 112 zł. No, myślę, że całkiem fajna kwota została uzbierana z tych zdrapek. Zawsze mogło być lepiej, ale myślę, że jak na te zdrapki, co otworzyliśmy, nie jest źle. Dobra, wracamy już do skrzyneczek. Dobra, to wracamy do skrzyneczek. Pootwieramy sobie jeszcze coś, jak widzicie. 1600 zł, także na plus. Przed odcinkiem mieliśmy troszeczkę mniej. No trochę zarobiłem, więc myślę, że coś fajnego sobie wypłacę. W końcu będę miał za co żyć. Dobra, otworzymy sobie może Świętego Mikołaja po 12 zł, może troszeczkę więcej otworzymy, jak taki profit zrobiliśmy, może uda się jeszcze większy zrobić. Otworzymy trzy skrzynki Świętego Mikołaja. Zobaczymy, co nam tam poleci. Fajna awka poleciała, oj super, stówka, jesteśmy. Jesteśmy, myślę, że na plus, tak? Ile trzy skrzynki kosztowały? To jest 111, 130, jesteśmy bardzo na plus. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz, bo ta awka naprawdę dała nam dużo i jeszcze uspik fajny wleciał. Na koniec otworzymy sobie jeszcze worek Mikołaja, może więcej, zobaczymy jak nam wyjdzie. 82 dol! Co ja mówię, jakie dolary? Złote. Całkiem fajny dropik dzisiaj leci. Dobra, no to jak nam tak dzisiaj leci, to może jeszcze raz sprzedamy, jak tak na plus jesteśmy. Może teraz 5 tych skrzynek otworzymy, jak taki profit z tych skrzynek leci. 64 zł. Na razie bardzo fajnie dropi z tej skrzynki. Nadal jesteśmy na plus. Nie wiem, ta skrzynka jest jakaś wybitna chyba, naprawdę. Fajnie dropi, dlatego polecam, jak ktoś ma... wolne, chociaż ile to jest za jedną skrzynkę? 12,90? No, jest giga. Giga, tak powiem, jest, opłaca się zrobić tą skrzyneczkę. Fajne dropy są z tej skrzyneczki. Dobra, co jeszcze otworzymy? Może dwa razy elfa otworzymy jeszcze? Dwa razy zrobimy elfa. Co nam poleci? Poleciały nam maki. Ogólnie maki ładnie wyglądają, ale czy opłacało się to? 15 zł. Skrzyneczka była 15, no jakby zwróciła nam się ta skrzyneczka. Dobra, otwórzmy jeszcze raz tą elfa. Może teraz nam się poszczęści bardziej. Co nam wypadnie? Mamy emeczkę jakąś. 39 zł. No nie wiem, czy to będzie profit, raczej znowu pokrywa się kwota. Dobra, mamy na koncie 1800 zł. Otwieramy Mikołaje. Myślałem, że nie zarobię aż tyle pieniędzy, ale dobra, wciągnęło mnie to. Otwieramy worka Mikołaja. Otworzymy sobie... A dobra, nie moje pieniądze. Otwieramy trzy worki Mikołaja. 4-2-0, kwota. Otwieramy trzy worki Mikołaja, co nam wypadnie? No, chyba nie jest za dobrze, chociaż 380, no niestety lekki minus. Może jeszcze raz otworzymy. Zobaczymy, czy teraz się poszczęści.
Mamy AK Asimowa. Jest to, oj, 200 parę złotych, no. Nie jest źle. Jest fatalnie wręcz, nie? Dobra, ostatni raz otwieramy skrzyneczkę. Co nam wypadnie, może jakaś kostka, może jakaś... No niestety, zestaw emek. No, nie poszczęściło nam się jak w pierwszym otwieraniu. Na koncie mamy 1500 zł. Ja jestem na plus po tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze mną, to napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie o konkursie i wbijaniu na live'a oraz właśnie o giveaway'u na MK Pogromce. Siema.